Wybierz równanie, które opisuje hiperbolę przedstawioną na poniższym wykresie, czyli tu mamy wykres hiperboli w układzie współrzędnych i mamy dopasować do niej jedno z czterech równań. Dobrze, czyli ja to sobie skopiowałem tutaj i rozwiążemy to równanie. Więc tak, tu mamy tę hiperbolę. Wygląda na to, że środek symetrii tej hiperboli to jest początek układów współrzędnych, czyli w takiej sytuacji równanie hiperboli wiemy, że wygląda w ten sposób. X kwadrat przez a kwadrat minus y kwadrat przez b kwadrat jest równe 1 lub też y kwadrat przez b kwadrat minus x kwadrat przez a kwadrat jest równe 1. Teraz czym się różnią te dwie hiperbole? Otóż łatwo zobaczyć, że jeżeli tutaj położymy y równe 0, to dostaniemy x kwadrat przez a kwadrat jest równe 1. Czyli innymi słowy, ta hiperbola przecina oś poziomą, czyli y równe 0. Natomiast ta hiperbola, no tutaj żaden punkt o współrzędnej y równe 0, no nie może należeć do tej hiperboli, dlatego że jak położymy y równe 0, to jest, dostaniemy minus x kwadrat przez a kwadrat, czyli liczba ujemna równa się 1. Czyli to równanie opisuje hiperbolę położoną w ten sposób, że te ramiona rozwierają się do góry i do dołu. Natomiast to równanie opisuje hiperbolę właśnie położoną tak jak ta nasza hiperbola. No dobrze, wobec tego wiemy już, że nasza hiperbola, ponieważ ona się tak rozwiera na prawo i lewo, no to współczynnik przy x musi być dodatni, a przy y ujemny. Czyli musimy mieć do czynienia z taką sytuacją. Czyli możemy wyrzucić te równania, które mają współczynnik przy x kwadrat ujemny. No, które mają przy x kwadrat ujemny? To, czyli to możemy wykreślić i to możemy wykreślić. Zatem pozostały nam te dwa równania. Czyli co? No, ale teraz wiemy jeszcze, widzimy wierzchołki, prawda? Widzimy te dwa punkty, należą do hiperboli, czyli to są punkty, które mają współrzędną y równe 0. I to są punkty 5 i minus 5, czyli 5, 0, i minus 5, 0, no te punkty należą do naszej hiperboli. Czyli jeżeli położymy y równe 0, to dostaniemy x kwadrat przez a kwadrat równe 1 i wiemy, że to równanie ma rozwiązanie dla x równe 5 lub x równe minus 5. No to wiemy, że a musi być 5, prawda? A jest dodatni, prawda? Bo jak położymy a równe 5, no to właśnie dostaniemy 5 przez 5, czyli 1 do kwadratu jest 1, albo minus 5 przez 5, czyli minus 1 do kwadratu też jest 1. Aha, czyli wiemy, że a jest równe 5. Na a jest równe 5, no to patrzymy, które z tych równań pasuje, czyli a kwadrat powinno być 25, czyli a kwadrat jest 25, no i tylko jedno z tych równań ma a kwadrat 25, no to równanie ma, jeżeli położymy y równe 0, to jest x kwadrat przez 9 równe 1, czyli x by było 3 minus 3, czyli to również możemy wykreślić, no i zostaje nam jedno równanie, x kwadrat przez 25 minus y kwadrat przez 9 równe 1. Więc tutaj możemy łatwo powiedzieć, jakie jest właśnie a kwadrat, czy też a, no ale z takiego rysunku, no nie wiemy, jakie jest b, no żeby znaleźć b, no to musielibyśmy znaleźć jakiś punkt na tej hiperboli, no i rozwiązać odpowiednie równanie na b. No dobrze, tak czy owak, wiemy już, że jest to jedno równanie, x kwadrat przez 25 minus y kwadrat przez 9, no i to jest to pierwsze równanie, wobec tego sprawdzamy i jak zwykle zachęcam Was do samodzielnego rozwiązywania zadań na naszym portalu.